Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w pięknych murach szkoły Zespołu Szkół Technicznych. Jest mi niezmiernie miło, że ta sala, duża sala, aula jest wypełniona praktycznie po brzegi. Szanowni Państwo, po raz pierwszy w powiecie mieleckim organizujemy targi pracy. Coś takiego jeszcze nie było organizowane, ale myślę, że trzeba wyjść naprzeciw pracodawcom. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję szczególnie pracodawcom, którzy tak licznie wystawili się dzisiaj ze swoimi ofertami. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do powstania tego dzisiejszego dnia. Te podziękowania składam na ręce pana komendanta, zarazem przewodniczącego Rady Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz na ręce pani dyrektor Urzędu Pracy, pani Renaty Sierpa oraz samej załogi, która włożyła dużo wysiłku, dużo pracy. Szanowni Państwo, droga młodzieży, drodzy Państwo, dzisiaj każda z firm będzie oferowała, co oczekuje, kogo potrzebuje. Dzisiaj mamy czas inny niż był kilka lat temu. Wcześniej to pracownicy szukali pracodawców. Dziś jest temat troszkę inny. Pracodawcy oferują swoje usługi, swoją pracę. Myślę, że po dzisiejszym dniu większość z Państwa będzie bardzo zadowolona. Zobaczy, co w powiecie mieleckim oferują, jaką pracę można podjąć i co można w życiu realizować. Żeby nie przedłużać, życzę Państwu miłego pobytu na tej szkole. Dziękuję tu dyrektorowi za udostępnienie tego pomieszczenia, tego lokalu. I myślę, że dzisiejszy dzień wpisuje się piękny, pierwszy powiatowy targi pracy powiatu mieleckiego. Życzę obfitych spotkań, dużo ofert i wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Jakie narzędzia są ogólnie dostępne